Dobry wieczór. Przedstawiam Państwu jeszcze jednego gościa w naszym studiu. Nazywa się Esox Lucius, czyli po naszemu po prostu szczupak. Pan Andrzej Bochenek złowił go dzisiaj. Gdzie? Na Bugu, na wysokości miasta Wyczków, po stronie Rybienka. Ryba jest absolutnie godna pokazania. Mierzy sobie bowiem, ja przyniosłem miarkę, no dobrze ponad 100 cm, chyba 102 albo 103. A ile waży? 10 kg. I na jaki sprzęt panu się udało coś tak pięknego złapać? Sprzęt to był, blacha kupiona była, bo jest złowiony na spinning, na błyszcz z Moby Dicka, numer 3 i żyłka 0,25 RFN-owska. Dobry sprzęt? Tak. Co pan z nim zrobi? Ja się domyślam, że wpuścić go do wody już nie można, bo zdaje się, że przestał oddychać, a więc coś z nim dalej będzie? Chyba pójdzie na galaretę. Podejrzewam, że zaprosi pan sąsiadów, bo sam pan nie da rad. Czy mógłby pan go zaprezentować na zakończenie w całej okazałości, byście państwo uwierzyli, że coś tak pięknego jeszcze chce żyć w naszych wodach? Można pana prosić, żeby pan go pokazał, jak on dorodnie wygląda. Oto Esox, Lucius, bohater polskich wód. Jeszcze takie wspaniałe w naszych wodach żyją. Dziękuję panu. W tym wydaniu dziennika to już wszystko. Dziękuję państwu za wspólny wieczór. Do zobaczenia.